Nie wiesz, jakie zapięcie rowerowe kupić? Pozwól, że wytłumaczę Ci to na przykładzie. Kupiłem kiedyś tanie spodnie. Kolor zszedł po pierwszym praniu. To był jeden z kilku momentów w życiu, gdy na własnej skórze przekonałem się o prawdziwości przysłowia: kto tanio płaci, ten dwa razy płaci. Od tamtego czasu nigdy nie oszczędzałem na przedmiotach, które są dla mnie istotne. Owszem, bywało, że zbierałem długo, ale gdy je kupiłem, to przedmioty służyły mi przez bardzo długi czas. Nawet gdy używałem ich bardzo intensywnie. Nie inaczej było z zapięciami rowerowymi. Kiedyś usłyszałem regułkę, że dobre zapięcie rowerowe powinno kosztować 10-20% wartości roweru. To znaczy, że jeżeli kupiłem rower za 100 zł, a kupiłem, to powinienem go przypiąć czymś takim. Jeszcze raz, czymś takim. Z takim podejściem powinienem do roweru wartego 7000 zł kupić zapięcie za 700-1500 zł. Oczywiście nie ma jednego zapięcia, które kosztowałoby aż tyle, a 9 loków jest mi potrzebne jak... albo... chyba łapiesz, o co mi chodzi. Tak więc to podejście jest zupełnie bez sensu. Zapięcie, które kupujesz, powinno przede wszystkim utrudniać złodziejowi życie. Wartość roweru nie ma tu zupełnie nic do rzeczy. Jakie zapięcia kupują Polacy? Nie ma badań na ten temat, więc zrobiłem małe rozeznanie. Wbiłem na Allegro i posegregowałem aukcje z zapięciami według ilości sprzedanych sztuk i mocno się zdziwiłem. Okazało się, że około 70% osób kupuje bardzo tanie zapięcia, a cała reszta uloki. Nie za bardzo pojawia się coś pomiędzy. Tak więc jedni kupują pręt z hartowanej stali o grubości kciuka, inni wybierają linkę o wytrzymałości sznurówki z zapięciem, które można otworzyć mocniej szarpiąc. Jaki rodzaj zapięcia polecam? Firma firmie nierówna. Dlatego przede wszystkim polecam zakup markowych zapięć od firm, które się w tym specjalizują. Po drugie, przyglądnijmy się rodzajom zapięć. Otóż taka linka jest nic nie warta. Podobnie z tą linką oraz kłódką. Tak, ta też jest beznadziejna. Dopiero taki łańcuch z porządną kłódką zabezpieczy Twój rower. Jednak najlepiej zrobi to ulok, nieważne czy będzie mały czy duży, byle był wykonany z hartowanej stali. I miał porządny zamek. Wiem, że to duży koszt, ale pamiętasz, co mówiłem o spodniach? Jeśli oszczędzisz i kupisz tanie zapięcie, to będziesz musiał wydać na zakup nowego roweru. Gdy kupisz zapięcie, musisz się nauczyć, jak go używać. Jak bezpiecznie przypiąć rower? Potrzebujesz roweru, dobrego stojaka i zapięcia. Ten rower jest źle zapięty. Ten rower też jest źle zapięty. I ten rower też. I ten również. Wiesz dlaczego? Gdy zapinasz rower, powinieneś zawsze zapinać go za ramę oraz za koło. Jeśli masz taką możliwość, zapnij go także za przednie koło. Możesz to zrobić przy pomocy dodatkowej linki, która przychodzi w komplecie z ulokiem lub dokupić ją osobno. Jeśli Twoje zapięcie jest odpowiednio długie, zdejmij przednie koło i przypnij je razem z ramą oraz tylnym kołem. Nigdy nie zapinaj roweru za kierownicę, przednie koło, siodełko czy mostek. To bardzo prosty sposób, aby rozstać się z rowerem. Pewnie nie wiesz, ale równie ważne jest miejsce, do którego przypinasz rower. Gdzie zapinać rower? Stojaki w zasadzie dzielą się na dwa typy. Dobre i złe. Dobry stojak rowerowy musi mieć oba końce przymocowane na stałe do podłoża. Przypinanie roweru do skręcanej barierki, znaku drogowego, ogrodzenia z siatki, poręczy czy innych przedmiotów może sprawić, że szybko rozstaniesz się z rowerem. Podsumowując, aby bezpiecznie zapiąć rower, potrzebujesz uloka lub łańcucha wykonanego z hartowanej stali. Rower przypnij do stojaka, który ma oba końce trwale przymocowane do podłoża. Aby zrobić to poprawnie, przypnij go za ramę oraz tylne koło, a najlepiej jeśli zabezpieczysz także przednie koło. Aby zobaczyć więcej moich filmów przygotowanych wspólnie z Fundacją Allegro All for Planet w ramach akcji Kręć Kilometry, kliknij tutaj. Aby wejść na stronę kręćkilometry.pl i dowiedzieć się więcej o stojakach rowerowych, kliknij tutaj.